Cześć, nazywam się Marek Mackiewicz, jestem trenerem personalnym z ponad 10-letnim stażem treningowym. Wraz z siłownią MargoFit chcielibyśmy Wam przedstawić sposób i technikę wykonywania ćwiczeń na maszynach oporowych. Na tym sprzęcie mamy dużo więcej ustawień, jest to suwnica do wypychania nóg. I tak, zaczniemy od ustawienia zakresu. Idziemy w dół albo w górę. I tak, najlepiej mieć na początku ustawiony zakres dość wysoko, z tego względu, że musimy ustawić nogi na platformie. I tutaj ustawień nóg jest też dużo tak naprawdę, bo możemy ustawić nogi wąsko, co zaangażuje nam bardziej boczne części naszych nóg, ale też są tutaj uchwyty na ustawienie nóg szeroko. Da nam to większe zaangażowanie wewnętrznych partii naszych nóg. I wtedy już jak ustawimy sobie nogi w odpowiednim ustawieniu, schodzimy niżej z zakresem powtórzenia i możemy zabierać się do pracy. Tak samo, możemy sobie zakres powtórzenia oddalić troszeczkę, ustawiamy wąsko, dociągamy troszeczkę nogi i wtedy pracujemy już w normalnym przysiadzie. Ta maszyna ma też jedno ciekawe ustawienie, można ją wyłożyć do pozycji leżącej, daje nam to większe napięcie na mięśnie czworogłowe uda. I tutaj tym uchwytem wykładamy maszynę do pozycji leżącej, kładziemy się, ustawiamy nogi na platformie, zwiększamy zakres powtórzenia i możemy pracować. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Obserwujcie nas na fanpage'ach. Cześć!